27 kolejkach obecnego okresu rozgrywkowego nasz dzisiejszy rywal drużyna GKS Gliwice zajmuje miejsce 10 z liczbą 33 punktów, natomiast Podhalanie Wieczór z pozycji lidera obecnie przesunął się na miejsce 2 z uwagi na to, że posiadamy jeden mecz, gdzie grano mniej niż Sokół Słotnice. KS Podhalanie Wieczór posiada na swoim końcu 57. Jeszcze ta. A my się będziemy.
skończyły się tydzień temu. Klub sportowy Podhalanin Bieczy zremisował 1-1 w Tarnowie z miejscowym Metalem. Natomiast GKS Gdynia wygrała u siebie 1-0 z Orłem Dębną. Dobra, 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 d
Tiger! 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 Luber! Hej! Chodź, Tiger! Tiger! Za nami pierwszy kwadrans spotkania, rezultat bezbramkowy. Adi,
17 minuta spotkania. Adrian Tiger daje nam prowadzenie. Podhalanin Biecz, GKS Gwinia 1-0. Organizacja do tyłu, ej!
Kurwa, to jest dużo było. A ja się. Mam najebią. Masz, zachodzę się na ciebie. Chodź bliżej, Kacper. Tak jest. Chodź. Chodź, Patryk. Chodź, prawa. Podchodź mu teraz. Jeszcze. Jest. Minucie spotkania na 3-0 podwyższa Karol Kozioł. Thank you.
spokojnie, nie zamykaj go. Plec! Teraz! Chodź to dużo. Gdzie chodzi ci kadmikacze? Brawo! Daj! Ostro! Brawo! Graj, graj! Graj! Daj mi! Zmiana! Zmiana! Czas! Czas! Dużo, 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 dużo! Po 30 minutach spotkania lokalny podkalanin Biecz prowadzi z GKF Drwinia 3-0. Thank you.
Yeah.
Do pierwszej części spotkania arbiter główny prowadzący dzisiejsze spotkanie doliczył co najmniej 2 minuty. W tym momencie arbiter główny dzisiejszego spotkania zakończył pierwszą część. Zapraszamy po przerwie za 15 minut.
in the face, been the object of someone's hate. Like you stood all alone, have you ever felt this way? Have you ever been betrayed? Labeled words you just can't say. Suffered silently, wanting to be erased. There's a reason to believe again, when faith is nowhere to be found. Try to find strength to try again. Bierz nastąpiły dwie zmiany. Zagrającego z numerem 8 Krzysztofa Kiełtykę. Wprowadzony na boisko został pan Wiktor Garstka, grający z numerem 2. Natomiast za zdobywcę trzeciej bramki Karola Kozioła, grającego z numerem 9. Wprowadzony na boisko został Nicolas Jimenez, który grający z numerem 15. Nie, 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 nie
być flow. Fal. Nie, no to jest, to znam. Co jest teraz?
Komu to mówisz? Ktoś pokaż kulturę. Ale on zawsze pokazuje. Daj, daj, daj! 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 Da
7, Kacper Czech. Chodź jeden do mnie.
Almarem. Czeski na jednym skrzydle, Niko na drugim skrzydle. Thank you.
Lewa ręka! Znalazły się! Poza na pozycji! Paweł, chodź!
żółtą kartką. Karany został zawodnik WKF Gdyni, grający z numerem 23, Paweł Szymczyk. Cicho, ej, panowie, cisza, cisza, spokojnie. Zmiany w obydwu drużynach, w drużynie gości, grającego z numerem 11 Krzysztofa Wawrykiewicza zastąpił zawodnik grający z numerem 20 Hubert Siciarz. Natomiast w drużynie KS Podhalanin Bierz za Nikolasa Meneza Krusa grającego z numerem 15 wszedł zawodnik grający z numerem 6 Dominik Kaleta. Zostaw, zostaw, Weimar. Daj mi spokojnie. Daj, 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 daj
Patryk!
Wyjdź, wyjdź, wyjdź! Uważaj! Kury jeden!